Miłość. Najważniejsza cnota i sens życia człowieka. Niby tak powszechne, a jednak trudne do zdefiniowania zjawisko, dzięki któremu nasze dotychczasowe myślenie ulega pewnym przemianom. Pojawia się silne pragnienie obcowania z drugą osobą, dla której jesteśmy w stanie zrobić wszystko, aby tylko zobaczyć ją w pełnym szczęściu. Nasze zachowanie zmienia się z każdym dniem, tak jak i poglądy oraz spojrzenie na świat, który dotychczas był dla nas zupełnie inny, mniej urodziwy, atrakcyjny. Teraz jednak życie nabrało sens. Jest kolorowe, myśli wirują w głowie o drugiej połówce przez całe godziny, dni, tygodnie. Plany i marzenia nie są już indywidualną sprawą. Razem je planujemy i wcielamy w życie. Miłość daje nam mnóstwo następstw. Nie tylko w postaci nowych uczuć, doświadczeń, czy też nowego potomka. Są też inne, nieprzemyślane z szaleńczych uczuć konsekwencje. Choroby weneryczne. Jedno z najpowszechniejszych? AIDS. Niestety, czas powiedzieć zimną i okrutną dla nas prawdę. Świat jest niebezpieczny. Jest pełen zjawisk i chorób, które mogą tak naprawdę dotknąć każdego. Nie ma wyjątków. W latach 80. uważano, że wirus HIV jest roznoszony wyłącznie przez bardzo krytykowany wówczas margines społeczności homoseksualistów. Ale to nieprawda. Wszyscy możemy go posiadać. Widzicie, wirusem HIV można nabawić się na 3 sposoby. Bez względu na to, jakiej religii, rasy czy orientacji jesteśmy. Jednak jeden z nich jest najbardziej powszechny. Stosunek bez zabezpieczeń. Większość form seksu nosi ze sobą niebezpieczeństwo zachorowania. Materiałem zakaźnym jest krew, sperma oraz wydzieliny z miejsc intymnych. Mitem jest to, że można zarazić się przez zwykły dotyk, pocałunek czy nawet picie z jednej szklanki. Najpowszechniejsza droga zakażenia jest tylko jedna. A jedna noc potrafi odmienić nasze całe życie we wszystkich codziennych aspektach. HIV to inaczej ludzki wirus nabytego niedoboru odporności, który, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi do postępującego upośledzenia barier ochronnych organizmu, a w ostateczności do AIDS. Infekcja wirusem może rozwijać się przez parę lat bez żadnych objawów. AIDS to nie jedna choroba. Jest to zespół objawów różnych chorób, które w charakterystyczny sposób atakują osoby zakażone HIV. Dla nas te choroby są powszechne. Dla nich za ciężkie do wyleczenia. Ale to nie oznacza, że mamy wykluczać zakażone jednostki z naszego otoczenia. To normalni ludzie, którzy żyją wśród nas i nawet o tym nie wiemy. Jest mnóstwo stowarzyszeń, fundacji, które starają się pomóc zakażonym normalnie żyć. Co zrobić, aby uniknąć choroby? Badajmy się. Na terenie naszego kraju istnieje pełno tak zwanych punktów konsultacyjno-diagnostycznych Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Badania odbywają się tam bez skierowania, bezpłatnie oraz anonimowo. Warto się zbadać, nawet jeżeli męczą Was jakieś małe wątpliwości. Lekceważenie oraz nieświadomość jest dla nas najgorszym zagrożeniem. Dzięki szybkiemu stwierdzeniu obecności wirusa HIV w organizmie możemy zastosować odpowiednią opiekę medyczną, w tym terapię antyretrowirusową. No i najważniejsze. Zabezpieczajmy się. Wiecie, że używanie dobrej jakości prezerwatywy podczas stosunku z osobą zakażoną zmniejsza szansę zakażenia o 90%? Dużo, prawda? Tylko my mamy wpływ na nasze przyszłe życie. Czy naprawdę chcielibyście umrzeć w młodym wieku przez jakąś nieprzemyślaną rozkosz?